Historia powstania Jawnuty Stanisława Moniuszki, jednej z mniej znanych oper tego kompozytora, jest fascynująca. Aby sięgnąć do jej źródeł, trzeba przenieść się do schyłku XVIII wieku. W roku 1786 polski poeta oświeceniowy Franciszek Dionizy Kniaźnin pisze operę komiczną pod tytułem Cyganie. Kniaźnin napisał tę operę dla Théâtre des Sociétés w Puławach, posiadłości książąt Czartoryskich i prawdopodobnie na zlecenie czy z inspiracji samej księżny Izabeli Czartoryskiej. Wpisywał się tym samym w tendencję i w rosnącą popularność tematyki cygańskiej w teatrach operowych XVIII wieku. Stanisław Moniuszko interesował się tematyką cygańską już od wczesnej młodości. W roku 1840 napisał operę pod tytułem Ideał, czyli Nowa Preciosa, do libretta Oskara Korwin-Mielewskiego. Do tematów cygańskich wraca na początku lat 50., wtedy, kiedy zainteresował się librettem Kniaźnina. Początkowo poprosił swojego przyjaciela, poetę Władysława Syrokomlę, aby opracował dla niego libretto. Wiemy z korespondencji Syrokomli, że żarliwie zabrał się do tego zadania. Pisał na przykład do Józefa Ignacego Kraszewskiego czy do poetki Pauliny Wilkońskiej, że już rozpoczął opracowywanie libretta dla Stanisława Moniuszki. Jednak pracy tej nie ukończył. Do premiery było blisko. Odbyła się ona 19 maja 1852 roku w Wilnie, wobec czego kompozytor sam musiał do końca opracować libretto. Dlatego na afiszu, który zapowiadał premierę wileńską Cyganów Moniuszki, widniało tylko nazwisko Kniaźnina jako autora libretta. Myśląc o nowej wersji Cyganów, Moniuszko przede wszystkim zmienia tytuł utworu, na Jawnutę właśnie. Uczynił tak z tego powodu, że jednocześnie w tym samym czasie w repertuarze warszawskich teatrów widnieli Cyganie Józefa Korzeniowskiego, dramat, do którego muzykę napisał również Stanisław Moniuszko. Aby te dwa utwory nie konkurowały ze sobą, Moniuszko decyduje się na zmianę tytułu. Decyduje się również na zmianę struktury swojego utworu. Czym zatem jest Jawnuta Stanisława Moniuszki? Literackim patchworkiem, muzycznym kolażem, dramaturgiczno-muzyczno-teatralną suknią Arlekina, złożoną z bardzo różnych fragmentów? Bez wątpienia tak. A w tym wszystkim także głęboką i piękną refleksją na temat dwóch grup społecznych, które żyją obok siebie, przeglądają się wzajemnie, jak w zwierciadle, i swoje własne wady i zalety często są w stanie rozpoznać także po tej drugiej stronie.